Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. Jeśli jeszcze się nie znamy, to jestem Ania i próbuję pokazywać tutaj swoje zwykłe, codzienne, nieinstagramowe życie. Więc jeżeli jesteś ciekawa, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego filmu, sprawdzenia moich przepisów, które znajdziesz na kanale i subskrypcji mojego kanału. Dzień dobry, w sobotę udało mi się doprowadzić do ładu i siadam za chwileczkę do pracy, dosłownie na pół godzinki, bo chcę dodać dla Was fajny przepis na kanał. Na obłędne kluseczki, tylko z dwóch składników, które jestem przekonana pokochacie. A później będzie czas na takie typowo życiowe sprawy. Dzisiaj stawiamy przede wszystkim na to, żeby naszego psiego seniora zabrać do weterynarza i sprawdzić, jak tam jego stan w kontekście zdrowotnym. Jedno z moich dzisiejszych sobotnich zadań to przejrzenie vloga, który już jest na kanale, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam Was oczywiście do obejrzenia. Zaraz siadam do zrobienia miniaturki do niego, do zrobienia miniaturki do przepisu na kluseczki i koniecznie sprawdzajcie te filmy. Liczę, że Wam się spodobają. Tak sobie siedzę i myślę. Dostałam dzisiaj wiadomość, dzisiaj czy wczoraj, taką wiadomość na Instagramie na temat tego, że przecież jestem ładna dziewczyna, że to nie jest hejt, ale czemu ja się nie maluję, czemu nie zrobię takiej grzywki, czemu nie zrobię innej grzywki, ale to nie jest hejt. I mnie to za bardzo nie rusza, chociaż cierpię na dość silny syndrom oszusta. Ale nie rusza mnie to, bo zbudowałam swoją pewność siebie, czuję się dobrze ze sobą, czuję się dobrze w swoim ciele. Natomiast myślałam, że już ten czas taki oceniania i narzucania swojej oceny dotyczącej kogoś, oczekiwań swoich dotyczących danej osoby już minął. Że ludzie są bardziej świadomi, że nie powinno się tak robić, bo osoby z kompleksem, ze słabszą psychiką mogą mieć później problemy po takich wiadomościach. Ja nawet nie wchodzę w dyskusję, nie odpowiadam, bo szkoda na to jest nerwów, ale może chociaż jedną osobę tym nagraniem uświadomię, że nie powinno się komuś tak zwracać uwagi, nazywając to pod szyldem nie hejtu. Ja rozumiem, że to nie jest hejt, natomiast też no, to jest ocenianie innej osoby, wprawianie jej w kompleksy. I no, jest to smutne. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, ludzie sobie to bardziej uświadomią. A z takich no, bardziej może śmiesznych, też takich oceniających rzeczy. Ja bardzo dużo się nasłuchałam, naczytałam, może nie nasłuchałam, naczytałam tego, jaki mam chujowy głos. Tak to powiem, że mam okropny głos, że nie da się mnie słuchać, że zaciągam, że coś tam. Na początku mnie to ruszało, nie dotknęło mnie to nigdy na Instagramie, może pojedynczy raz czy dwa, głównie na Facebooku, jak zaczęłam publikować. W tym momencie mnie to w ogóle nie rusza i każdy sobie musi uświadomić to, że każdy jest inny. Każdy wygląda inaczej, każdy myśli inaczej, każdy mówi inaczej, każdy po prostu jest inny i powinniśmy to zaakceptować i nie narzucać nikomu tego, żeby dostosował się do naszych oczekiwań. I tak jak napisałam tej osobie, która mi to ostatnio napisała, bądźmy dla siebie po prostu ludzcy i wyrozumiali. Dawajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie o takim ocenianiu innych. Czy lubicie oceniać? A może lubicie być oceniani? Lub odwrotnie, nie lubicie być oceniani, bo jestem bardzo ciekawa, jak inne osoby to postrzegają, jak inne osoby o tym myślą. Bo wiem sama po sobie, tworząc w sieci, że trzeba sobie mocno poukładać w głowie, żeby to nie bolało. Bo na początku bolało jak cholera. Piszcie koniecznie w komentarzu.
zebrałam młodą z tenisa. Pojechaliśmy pod weterynarza. Możecie tam zobaczyć Tigera. Tiger! Niestety nie słyszę nic. Już on ma 15 lat praktycznie, więc już mało co słyszy, mało co chodzi. I chcemy go jeszcze przebadać przed tym, bo ostatnio ma problemy z żołądkiem. I niestety jest tak wielka kolejka, że nie chcemy go męczyć. Po prostu przyjadę z nim w poniedziałek rano i tyle, prawda? Nelka poszła na lody i lecimy dalej z tym dniem. Młodą odstawiamy do babci, jedziemy na zakupy, a później obiad na mieście razem z mężem. Randka we dwoje, dawno nie było. Dobry w niedzielę. Chcę Ci życzyć pięknego dnia. My powinniśmy być już w drodze na wieś, ale zaspaliśmy. Szybko się ogarnęliśmy. Psy są właśnie na dworzu, żeby się wylatać. Przed naszą nieobecnością wsiadamy w samochód, odbieramy młodą i babcię i jedziemy na wieś. Chwilę odpocząć. Dzień dobry kochani, za mną widzicie pochmurne niebo, ale przyjechaliśmy dzisiaj na wieś, troszeczkę odpocząć, jak słychać dzieci w tle, bo ćwiczymy trochę tenisa na polu, ale ptaszki świergają, jest przepięknie. Mam nadzieję, że wasza niedziela też jest piękna. Lubię tu przyjeżdżać, lubię tu wracać. To są moje rodzinne strony. Ale tak długo mieszkam w mieście, że ciężko mi myśleć o tym, aby wrócić na wieś. A jak nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście już film na moim kanale, ale z mężem szukaliśmy domu lub mieszkania. No i taki dom znaleźliśmy na wsi. Na wsi, ale pod samą Warszawą. Opowiem wam trochę więcej o tym domu, o naszych decyzjach, ale dopiero w momencie, kiedy zakończy się proces kredytowy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Koniecznie napisz mi w komentarzu, czy ty wolisz mieszkać w mieście, czy może na wsi. Tyle pięknej pogody zaczyna właśnie padać. Koniecznie piszcie w komentarzu, jaka pogoda jest u was. Pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale.
Moja mama już przygotowuje się do sezonu ogrodniczego. Zobaczcie, jak pięknie wyrosły jej pomidory. Piszcie też w komentarzu, czy planujecie coś sadzić u siebie. Jeżeli tak, to co? Siostra zapytała mnie, czy chcę trochę buraków. No i powiedziałam jej, że no trochę chcę, to sobie przerobię na buraczki do zasmażenia czy do słoika. I chyba oszalała. Zobaczcie, ile buraków mi spakowała. Zostało im sporo z zeszłego sezonu, a powiem wam szczerze, że warzywa u niej rosną jak szalone. Zobaczcie, to jest burak. Buraki podzieliłam na dwa garnki. Jeden jest, zobaczcie, taki przeogromny, ja nie wiem, ile on ma litrów. I tutaj są większe egzemplarze. Tu są mniejsze egzemplarze, wszystko przykryję wodą do przykrycia i ugotuję do miękkości. Wiem, że część osób lubi buraki, woli buraki piec. Dla mnie nie ma to jakiejś szczególnie wielkiej różnicy w smaku, zwłaszcza do tego, do czego je wykorzystuję, więc je po prostu przykrywam i gotuję do miękkości. A z racji z tego, że jest ich tak dużo, to część pójdzie do słoików, takie buraczki tarte na zimno. Zrobię jakąś sałatkę. I większa, stanowczo większa część pójdzie na buraczki zasmażane, które kocham miłością ogromną. Szok. To jest potwornie burak. Zobaczcie. Tutaj wam pokazałam pomidory mojej mamy, które już pięknie wyrastają. I już mi zapowiedziała, że dostanę kilka sadzonek, więc posiedzą u mnie na balkonie. Więc mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy bardzo cieszyć się własnymi pomidorami. Mam tu buraki już ugotowane do miękkości. One wczoraj w nocy skończyły się gotować i jeszcze są delikatnie ciepłe. Słuchajcie, dopiero wylałam z nich wodę. Gotowałam je bez obierania, wyszorowałam je tylko dokładnie z piasku. Ugotowałam do miękkości, odlałam wodę i teraz będę je obierać, założę tylko rękawiczki i się ta skóra po prostu nazejdzie całkowicie, bez żadnych problemów. Wystarczy ją gdzieś zahaczyć w rękawiczkach i wszystko będzie schodziło. O, zobaczcie tutaj. O, chwila, moment, te buraczki będą obrane i później tylko wrzucę je. O! Tak to jest, jak się z ręki nagrywa. Później tylko wrzucę je do robota, żebym je starł, bo ja, no wyobraźcie sobie, to jest chyba z 20 kg tych buraków. Jakbym ja to trzeć, to bym chyba zgłupiała. No zobaczcie. Ale będzie pycha. Mam tutaj już przygotowanego robota, a do starcia moich buraczków wykorzystam dwie tarcze. Na drobnej tarczy zetrę buraczki do zasmażania, a na grubej zetrę buraczki do słoika. Udało mi się w końcu ogarnąć te buraki. Miałam tyle rzeczy po drodze, że po prostu noc mnie zastała. Tu mam w woreczkach starte buraki na drobnych oczkach. Później je tylko zasmażę na patelni. I to są moje ukochane buraczki. Mogę jeść je w każdej ilości. A tu mam ogromny gar buraków do słoika. Je się je na zimno. Mój mąż je uwielbia. Kocha je najbardziej na świecie, więc wielki gar dla niego. Ale już jutro go poładuję w słoiki, bo nie chce mi się. I zostawię wam w opisie przepis zarówno do buraczków do słoika, jak i do buraczków zasmażanych, więc korzystajcie i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.